Chciałam się jeszcze pana zapytać o płace minimalne, ponieważ płace minimalne miały wzrosnąć do 3000 brutto, wzrosną niestety tylko do 116 zł brutto. Pana zdaniem to są kolejne niespełnione obietnice, jak pan to ocenia? No ale tego inaczej nie można określić. No, na pewno są to niespełnione obietnice, gdyż obietnice łatwo się składa przed wyborami, trudniej się je realizuje po wyborach. Notabene podwyżka płacy minimalnej zawsze była również postulatem lewicy. I zawsze mówiliśmy przed wyborami, nie wierzcie ludziom, którzy głosują i partiom, które opowiadają, że program lewicy jest ich programem. Bo zwykle jak Platforma bądź ktokolwiek nagłaśniał sprawy programowe lewicy przed wyborami, to tylko po to, żeby tydzień po wyborach o tym zapomnieć. Lewica jest jedna i lewica generalnie jak mówi, że ma jakiś postulat, to generalnie głosi to konsekwentnie. Rozumiem, że PiS-owi trzeba było powiedzieć, że da wszystkim po 3000 złotych, no ale w tej chwili doszli do wniosku, że tego nie zrobią. Po prostu obiecali i nie dali. I trzeba o tym, proszę Państwa, pamiętać na przyszłość.